Siemaneczko widzowie, z tej strony GoldLike! Dzisiaj nie będzie recenzji gry, bo wciąż czekam akurat na przysłanie Paydaya 3 przez wydawcę. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym, a mianowicie kwestią rekonstrukcji obrazów w grach. Ja wiem, że to słowo, ta rekonstrukcja obrazu, to brzmi strasznie skomplikowanie, ale nie bójcie się, to będzie akurat proste. I z tego miejsca też chciałbym podziękować jednemu z widzów, a mianowicie panu Adrianowi R. za podsunięcie pomysłu na właśnie ten materiał. Obiecałem ci, Adrian, że zrobię film na ten temat i słowa teraz otrzymaj. I pozdrawiam cię oczywiście przy okazji. My wrócimy natomiast do meritum. Pewnie zauważyliście, że podczas ostatnich kilku recenzji gier mocno krytykowałem właśnie jakość obrazu. Było tak na przykład w Remnancie 2, gdzie tam były straszne artefakty, ten obraz był po prostu bardzo kiepski. Było też podobnie w Everspace 2 i w tym Everspace 2 było co prawda lepiej niż w Remnancie, ale też bywało kiepsko. I przyczyną właśnie tego stanu rzeczy, tego słabego obrazu, była właśnie rekonstrukcja obrazu, dodajmy, że bardzo źle zrealizowana. Pytanie, co to tak naprawdę jest ta cała rekonstrukcja i dlaczego deweloperzy ciągle to do gier wpieprzają, skoro potrafi to zniszczyć jakość obrazu w grze? Sprawdźmy. Zacznijmy od tego, co to tak naprawdę jest ta cała rekonstrukcja obrazu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to użycie techniki, która rekonstruuje obraz w celu poprawy jego jakości. Najprostszy przykład takiej techniki to jest tak zwany upscaling, czyli po prostu próba podbicia rozdzielczości jakiegoś medium, na przykład filmu. Załóżmy teraz, że mamy jakiś stary film, na przykład, nie wiem, z naszych urodzin i jest on w niskiej rozdzielczości 720p. I chcielibyśmy, żeby on wyglądał nieco lepiej, na przykład na naszym telewizorze, który obsługuje 4K i ma 60 cali. Okazuje się, że nasz telewizor czy tam monitor wspiera tak zwany upscaling, czyli sztuczne podniesienie rozdzielczości wyświetlanego przez nas filmu i ten film właśnie na tym ekranie będzie wyglądał trochę lepiej niż w oryginale. Pytanie, jak to działa? Ano bardzo prosto. Procesor obrazu zawarty w naszym ekranie, czyli tam w telewizorze czy monitorze, weźmie po prostu wyświetlany przez nas film, który jest w 720p i rozciągnie go do na przykład 4K piksel po pikselu. No dobra, powiecie, ale 4K to jest przecież 8 razy więcej pikseli niż 720p. Więc co zrobić z tymi pozostałymi brakującymi pikselami? To jest bardzo proste. Procesor obrazu będzie po prostu sprawdzał okoliczne piksele przed całym procesem i na tej podstawie będzie starał się ustalić, jaki kolor powinny mieć te dodatkowe, wygenerowane przez niego piksele. W tym przypadku, właśnie w przypadku upscalingu, im wyższa początkowa rozdzielczość, tym lepszy finalny efekt upscalingu, bo ten algorytm ma po prostu więcej próbek obrazu do sprawdzenia. I finalnie dzięki takiemu procesowi upscalingu nasz film będzie wyświetlany w rozdzielczości 4K. Procesor obrazu w naszym telewizorze po prostu wygeneruje brakujące piksele i złoży nam nowy obraz, który nam wyświetlił. Zrobił więc tak zwaną rekonstrukcję obrazu, bo zrekonstruował nam obraz, tylko że w wyższej rozdzielczości. Czy finalnie taki film wygląda lepiej? No tak, trochę wygląda lepiej, ale jej efekt i tak jest nie najlepszy, bo i sama technika upscalingu jest bardzo prosta i bardzo prymitywna. I teraz ten prymitywny upscaling jest chyba już w każdym urządzeniu, chyba w każdej konsoli, w każdym telewizorze na rynku. Jak już sobie powiedzieliśmy, to jest po prostu bardzo proste i każdy producent wsadził to praktycznie wszędzie. Technika ta daje jednak mocno przeciętne efekty, więc przez lata poszukiwano sposobu, jakby można zrobić to lepiej. Na przestrzeni dziejów stworzono więc kilka innych sposobów rekonstrukcji obrazu, natomiast one nie nadawały się do gier wideo, gdzie obraz się porusza bardzo szybko i nieustannie się też zmienia, a opóźnienie dawane przez taką technikę musi być absolutnie minimalne. I tak było aż do 2016 roku. Wtedy Sony zszokowało swoich klientów i w ogóle całą branżę gier wideo, prezentując w środku generacji konsol jej ulepszony model, czyli PlayStation 4 Pro. Urządzenie to oczywiście było od zwykłego PS4 znacznie mocniejsze i też miało za zadanie m.in. sprowokować ówczesnych PC-towców do przejścia na konsolę, co się udało całkiem nieźle, bo sam w sumie jestem tego przykładem. Nas najbardziej jednak interesuje fakt, że wraz z PlayStation 4 Pro Sony wprowadziło najnowocześniejszą wtedy na świecie technologię rekonstrukcji obrazu zwaną checkerboard rendering, czyli renderowaniem szachownicowym. I to rozwiązanie było bardzo skomplikowane, wymagało nie tylko odpowiedniego algorytmu, ale także sprzętowej obsługi w bebechach konsoli, więc tylko pobieżnie powiemy sobie, o co tutaj chodziło. I teraz gra, wysyłając obraz na nasz ekran, generuje tak zwane klatki. Z reguły jest to 30 klatek na sekundę bądź 60. O tym, czym takie klatki są, powiedziałem już w innym filmie na kanale, który tu teraz przytoczę, żeby się nie powtarzać. Gra, działając na naszej konsoli bądź tam na naszym komputerze, generuje po prostu bardzo wiele razy na sekundę obrazy zwane klatkami, na których znajduje się to, co widzimy w grze. Klatki te wyświetlają się później na naszym ekranie i jeżeli one wyświetlają się wystarczająco szybko, to daje nam to takie wrażenie płynnego obrazu i możemy tutaj mówić o płynności. Można by więc powiedzieć, że te gry w zasadzie to są takie bardzo szybkie, interaktywne filmy, bo zasada działania jest bardzo podobna.
I załóżmy, że gramy sobie w taką grę teraz w rozdzielczości 4K, bez użycia żadnej techniki rekonstrukcji obrazu, taka klatka po prostu trafi nam na ekran i widzimy to, co się dzieje w grze. Im więcej klatek, tym ta gra wydaje się płynniejsza. Gdy jednak wykorzystamy właśnie technikę checkerboard, to ta gra tak naprawdę działa nam w niższej rozdzielczości niż właśnie 4K, a klatki obrazu nie trafiają prosto z gry na nasz ekran, bo dzieje się jeszcze dodatkowy proces. W przypadku właśnie tej techniki checkerboard, jeszcze przed tym jak kolejna klatka obrazu trafi na nasz ekran, algorytm wraz z takim wyspecjalizowanym układem w PlayStation 4 Pro pobiera tak naprawdę dwie klatki obrazu. Tą, która teraz ma zostać wygenerowana oraz jedną poprzednią, która już wygenerowana została i przesłana na ekran wcześniej. Do tego algorytm pobiera także informacje o obiektach w grze oraz o ich ruchu, czyli tak zwane wektory. Najprościej mówiąc, ten program ma dostęp do danej gry, która mówi mu, co tak konkretnie w tej grze robimy i co się w niej przesuwa. Czyli czy na przykład ptak widoczny na ekranie leci teraz w lewą stronę i z jaką prędkością, czy nasza postać na przykład porusza się do przodu. Dzięki tym informacjom możesz sobie lepiej później poradzić właśnie z obróbką obrazu. I teraz ten algorytm bierze te dwie klatki właśnie, czyli poprzednią oraz obecną, i nakłada z niej piksele na skos, jak na szachownicy, stąd też nazwa. Następnie bierze pod uwagę wspomniane już wektory ruchu obiektów w grze i zarówno na tej podstawie, jak i na danych z poprzedniej klatki, którą właśnie wcześniej pobrał, dokonuje skomplikowanych kalkulacji i stara się przewidzieć, jak powinna wyglądać obecna klatka obrazu, ale już w wysokiej rozdzielczości, czyli najczęściej 4K. Do tego stosuje się jeszcze dużo takich skomplikowanych obliczeń, których ja tutaj nie będę przytaczał, a gdy ten algorytm skończy, to wysyła gotową klatkę obrazu już w 4K do naszego ekranu. Jak taki obraz wygląda? Najczęściej sporo lepiej niż właśnie bez użycia tej techniki i znacznie lepiej niż wspomniany już wcześniej prymitywny upscaling. Oczywiście nie będzie to taka sama jakość jak w prawdziwe 4K i finalnie ten obraz z użyciem techniki checkerboard jest nieco bardziej wygładzony, natomiast takie właśnie zrekonstruowane 4K ówcześnie zapewniało naprawdę dobrą jakość obrazu przy dużo niższym zapotrzebowaniu na moc. Do tego technika ta dzięki wsparciu sprzętowemu nie powodowała praktycznie żadnego opóźnienia i znalazła się bardzo w wielu grach. Jednak oczywiście nie ma róży bez kolców. Taki algorytm przy swoich przewidywaniach może się bowiem oczywiście pomylić i ukazują się wtedy tak zwane artefakty, czyli niepoprawnie przewidziane bądź niepoprawnie złożone obiekty na gotowej klatce obrazu. W przypadku techniki checkerboard akurat te artefakty były często minimalne i często widziane jedynie przy odpowiednio szybkich ruchach kamerą w postaci takich specyficznych smug, które się ciągnęły za obiektami. I po rewolucji, jaką w tym temacie zapodało Sony, do roboty wzięli się także producenci kart graficznych na PC-tach i wtedy właśnie sytuacja zrobiła się strasznie skomplikowana. Do gry weszła wtedy Nvidia wraz ze swoim DLSS, które działa tylko na ich układach, oraz AMD ze swoim FSR, które działa na każdej nowoczesnej karcie graficznej, a także na konsolach, więc to właśnie na nim się dzisiaj tutaj skupimy. I w przypadku FSR można tutaj dostrzec pewne podobieństwa ze starszym bratem, czyli checkerboardem. W obu przypadkach, jak uruchamiamy grę z użyciem albo checkerboarda, albo FSR, ta gra działa w niższej rozdzielczości i algorytm ma dostęp do wspomnianych już wektorów obiektu, a także poprzednich klatek obrazu. W przypadku FSR inny jest jednak sam sposób składania samej finalnej klatki obrazu, bo nie stosuje się tutaj właśnie tej szachownicy, tylko obraz jest składany i przewidywany na podstawie algorytmów firmy AMD, które zresztą są publicznie dostępne w internecie. I do tego po złożeniu takiej klatki nakładane są jeszcze dodatkowe filtry wyostrzające, które niestety przez niektórych są błędnie odbierane jako poprawa jakości obrazu, podczas gdy w rzeczywistości jest to jedynie sztuczne wyostrzenie. I ta technika, czyli FSR, choć potrafi właśnie często wygenerować obraz ostrzejszy niż stary checkerboard, jest jednak dużo bardziej podatna na wspomniane już artefakty, czyli błędnie złożone klatki obrazu. Do tego FSR ma mnóstwo wersji, mnóstwo ustawień, co widać po samych grach, gdzie nierzadko polegał po prostu na całej linii. W wersji podstawowej, czyli tej pierwszej FSR 1.0, to była po prostu jedna wielka tragedia niszcząca obraz na całej linii. Po jego włączeniu po prostu wszystko było koszmarnie rozmyte, nie dało się w nic grać, to było jedno wielkie gówno. Po wielu poprawkach AMD wydało w końcu wersję 2.0, która ten obraz ma już co prawda lepszy, natomiast niestety nadal jest on często obarczony koszmarną ilością artefaktów, szczególnie jeżeli tą technikę nieumiejętnie się do gry wsadzi. I pewnie wiecie już, do czego teraz zmierzam i co dosłownie rozpieprzyło Cyberpunka po najnowszym patchu oraz popsuło obraz w Remnant 2. Tak, drodzy widzowie, to były właśnie techniki rekonstrukcji obrazu, dodajmy, że bardzo nieudolnie zaimplementowane, powodujące właśnie ogromne ilości artefaktów. No dobra, ale skoro to tak często potrafi rozpieprzyć obraz w grach, to po jaką cholerę w ogóle deweloperzy to do tych gier pchają?
A no powody są dwa. Pierwszy to jest taki, że te techniki mogą rzeczywiście polepszyć obraz niskim kosztem, natomiast trzeba je umiejętnie do tej gry zaimplementować, a na tym niestety deweloperzy często polegają. Niektórzy z nich o zgrozo wrzucają po prostu tą technologię na pałę i myślą, że sprawa jest załatwiona, a to tak niestety nie działa. Tą technologię, czyli FSR, trzeba odpowiednio ustawić, trzeba skalibrować parametry i pilnować, żeby tego znowu nie spieprzyć jakimś patchem i dopiero wtedy to działa nieźle. Poza tym wraz ze złożonością gry coraz bardziej wzrasta ryzyko, że takie artefakty będą się pojawiać coraz częściej, bo algorytm przewidujący kolejne klatki obrazu przy coraz bardziej zaawansowanych efektach graficznych po prostu może przestać sobie z nimi radzić. Drugi powód to jest taki, że twórcy po prostu chcą cały czas gonić za jak największą rozdzielczością i pochwalić się w mediach, jak to ich gra działa na przykład w 4K60, a w rzeczywistości oczywiście tak nie jest, bo gra na przykład chodzi w 1080p, z czego później ten właśnie FSR ma za zadanie zrekonstruować go do pełnego 4K, czyli podbić tą rozdzielczość aż 4 razy. To oczywiście nie działa i nigdy nie będzie działać poprawnie, bo różnica między tymi rozdzielczościami jest po prostu zbyt duża i efektem są właśnie te koszmarne artefakty i rozmyte tekstury, jakie mogliśmy obserwować na przykład w Remnancie 2. Żeby to miało sens, to trzeba by najpierw uruchomić grę już w jakiejś wysokiej rozdzielczości, jak na przykład 1440p i dopiero na to wrzucić właśnie algorytm rekonstrukcji do 4K. Wtedy szansa na pomyłki i szansa na pojawienie się artefaktów jest już znacznie niższa, chociaż nadal one mogą się zdarzać. I faktem jest, że niektórym takie artefakty i błędy w obrazie w ogóle nie przeszkadzają. W internecie można znaleźć nawet pochwały dla tragicznego FSR 1.0, które to wyglądało jak po prostu kompletne gówno. Nie wiem, na ile dla was to jest do przyjęcia, drodzy widzowie, natomiast dla mnie osobiście jakieś latające kwadraciki, jakieś cuda w obrazie są niedopuszczalne. Ile by tego nie dawało dodatkowych klatek, czy tam podnosiło rozdzielczość, to nie jest tego warte. Dlatego moim zdaniem, jeżeli już deweloper decyduje się na implementację tak kontrowersyjnej techniki, jak właśnie rekonstrukcja obrazu w swojej grze, to obowiązkowo powinien dać możliwość jej wyłączenia w opcjach gry na konsoli. Niestety teraz takiej możliwości nie ma, a cholernie by się przydała, bo jak deweloper coś spieprzy, a często mu się zdarza, to gra po prostu się do dupy. Przez to właśnie ten cyberpunk na konsoli nam strzela artefaktami podczas jazdy samochodem, przez to Remnant 2 przy zmianach kamery oferuje nam kwadraty na pół ekranu, co jest po prostu niedopuszczalne i ostro to skrytykowałem podczas recenzowania tego tytułu. Drodzy deweloperzy, czy to naprawdę jest tak ciężko zrozumieć, że w grach na konsoli nie życzymy sobie tego rodzaju kwiatków? Myślę, że możecie się tego domyśleć, więc nie przeginajcie z tymi technikami, nie wpieprzajcie tego FSR czy jakichś innych cudów na pałę, gdzie tylko się da, albo chociaż dajcie opcję wyłączenia tego, bo później z tego wychodzi jedno wielkie gówno. Mam nadzieję, że twórcy gier wyciągną właśnie wnioski z ostatnich katastrof w tym zakresie i kolejne gry korzystające z technik rekonstrukcji obrazu na konsoli będą wyglądały już lepiej, czego sobie i wam oczywiście życzę. A wy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy wy też zauważyliście właśnie problemy z obrazem na konsoli w ostatnich grach i czy to też wam mocno przeszkadzało. Pamiętajcie, że ja zawsze czytam i zawsze odpowiadam na każdy komentarz i także chętnie z wami podyskutuję na ten temat. Pozdrawiam i trzymajcie się.